Wow, tyle nawiązań w jednym odcinku. Jestem w szoku. Tomas, zaskoczyłeś mnie. I mówię o tym prawdziwym, a nie w epizodzie. Zapraszam do oglądania. Hej wam wszystkim, z tej strony Pony i dzisiaj przedstawię wam omówienie odcinka Animaestro, gdzie głównym zaakumanizowanym jest sam Tomas. Jeśli odcinek wam się spodoba, pamiętajcie o łapce w górze, subie i co najważniejsze, dzwoneczku, bo YouTube ucina zasięgi, a tak będziecie mieć powiadomienia o nowych filmach. Wszystkie social media są w opisie standardowo, a teraz zapraszam do omówienia. Odcinek zaczyna się od pokazania Miraculum w wersji anime oraz wywiadem z Tomasem. Marinette ogląda ten wywiad wraz z Tiki. Jej kwami pyta się dziewczyny, czy będzie oglądać premierę filmu, na co ona odpowiada, że nie, bo jest super bohaterką, a nie gwiazdą. Jak to zwykle w Miraculum bywa, okazuje się, że na premierze będzie Adrien, na co dziewczyna jest załamana, że odmówiła. W następnej scenie widać rodziców bohaterki, którzy liczą zamówienia na premierę. Potrzebują pomocnika, a Marinette się zgłasza jako chętna. Jej rodzice się wahają, ale w końcu zgadzają się, aby Mari im pomogła. Dziewczyna na tę okazję ma dla Adriena specjalny makaronik. Serio, Mari? Nawet specjalny makaronik dla tego blondyna przygotowałaś? Później widać już przyjęcie przed premierą i uroczą Mari w koku. O mój Boże, fangirl na tą Mari. W międzyczasie, jak dziewczyna rozdaje makaroniki, nikt nie rozpoznaje Tomasa, czyli reżysera filmu, czy mężczyzna jest lekko dobity. Na przyjęcie wchodzi nasz kochany blondyn, czyli Adrien, a nasza główna bohaterka, jak to ma w zwyczaju, wariuje przy nim i traci makaronik dla chłopaka. Chloe w międzyczasie rozmawia z Tomasem i jest zdenerwowana, że nie ma królowej pszczół w filmie. Mari natomiast biega za makaronikiem, próbując go złapać, kiedy nagle chodzi Kagami z jej mamą. Mari wraz z Chloe są wkurzone, że Kagami się pojawiła. Ona natomiast wykorzystuje okazję, widząc rywalki, aby zbliżyć się do Adriena. Nie mogąc tego znieść, dwie dziewczyny obmyślają plan, jak odsunąć Kagami od blondyna. Kiedy wszystko się udaje i można by było powiedzieć, że wszystko poszło zgodnie z planem, mama Kagami ją wzywa i zamiast usiąść na cieście, to idzie do niej. Zamiast niej siada na cieście Tomas, z którego każdy ma ubaw. Przy okazji zjada makaronik dla Adriena, w którym są orzechy, a on jest na nie uczulony i dostaje wysypki. Każdy się z niego nabija, a władca ciem to wykorzystuje. Zamienia Tomasa w animaestro, złoczyńcę, który chce pokazać, jak silna może być animacja. W międzyczasie Chloe odkrywa, że Mari kocha się w Adrienie. Nabija się z niej, a ta ją błaga, aby nic nie mówiła chłopakowi. Tomas wraca na przyjęcie jako złoczyńca i zaczyna wszystko niszczyć. W sumie jak każdy antagonista. Bohaterowie się przemieniają i lecą walczyć z mężczyzną. Animaestro umie zamieniać się w przeróżne postacie z animacji. Najpierw jest smokiem, później robotem, następnie pseudo postacią z Disneya, Kapitan Marvel i wiele, wiele więcej. Bohaterowie odkrywają, że jak nikt nie patrzy na złoczyńcę, to ten przestaje się ruszać. Zupełnie jak film, którego nikt nie ogląda. Przekonują każdego, aby nie patrzył na Tomasa i tak też mieszkańcy robią. W tym samym czasie Gabryś biegnie do Biedronki i Czarnookota, aby ich powstrzymać. Niestety, to mu się nie udaje i wszystko kończy się dobrze. Po całej akcji Marinette prosi Chloe, aby nie mówiła Adrienowi, że jest w nim zakochana, na co ona tylko odpowiada, że nie jest warta żadnej uwagi z jego strony. Tomas podchodzi do Mari i daje jej swoją zawieszkę z biletem wstępu na film. Mówi jej, że widział film już 10 razy, także nie potrzebuje go oglądać po raz kolejny. Mówi jej również, że zapewne nie wie, kim jest, na co dziewczyna odpowiada, że wie. Jest reżyserem filmu, Tomasem Astrucem. Mężczyzna się cieszy, że ktoś go rozpoznał. Na samym końcu widać, jak Mari siedzi obok Adriena i zaczynają oglądać film. Odcinek się kończy. Cóż, w mojej opinii ten odcinek mnie zaskoczył pod względem tylu nawiązań do przeróżnych postaci. Była Kapitan Marvel, Tomas jako Goku, jeżeli coś pomyliłam, to mnie poprawcie. Nawet Sailor Moon, wow!
Tak samo wykorzystanie pierwotnej wersji Miraculum, czyli wersji anime. Również szacunek ode mnie. Tomas, bardzo mocno mnie zaskoczyłeś. Epizod bardzo mi się podobał. Był odświeżający. Samo dowiedzenie się przez Chloe, że Mari kocha się w Adrienie, to jakoś popycha całą fabułę do przodu. Ode mnie ten odcinek to takie 7-8 na 10. Jeśli odcinek Wam się spodobał, pamiętajcie o subie, lajku i dzwoneczku na kanale oraz by wbić na moje social media, linki są w opisie. Ja Wam dziękuję za oglądanie i słyszymy się w następnych odcinkach. Kopytko! Daj mi tylko jedną noc, zapomnij o swoich przejściach, skarbie ze mną chodź. Wiem, że masz już dosyć piekła, mała, weź mą dłoń. Jeśli ktoś ma jakiś problem, no to pierdol go. Wybudujmy własne Eldorado.